Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Kochani, u początku tych naszych misji szukamy takiego słowa, które mogłoby jakby opisać naszą sytuację dzisiaj, tu, teraz. I myślę, że tym słowem jest właśnie to, co mówi Jezus do owego cierpiącego. Uzdrawiając go, mówi: otwórz się. Bo wiecie, kochani, że Duch Święty przychodzi tam, gdzie mu otworzą. On tak bardzo dżentelmeńsko puka, prosi o przyjęcie i przychodzi tam, gdzie mu otworzą. Dlatego dobrze by było, abyśmy jakoś to nasze serce tak na nowo zdeklarowali jako otwarte wobec Pana Boga. Żeby powiedzieć: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Z racji tego małego jubileuszu parafii te misje mają swój bardzo ważny temat i tytuł. Właśnie są to misje o tym, żeby właśnie parafia stawała się rodziną, rodziną rodzin, wspólnotą wspólnot. Ale jak już kiedyś powiedział ksiądz profesor Tischner, jeśli chcesz wyrzeźbić pierścionek, to musisz pierw wiedzieć, co to jest pierścionek. Jak chcesz uszyć kierpce, to wpierw musisz wiedzieć, co to są kierpce. Jak chcesz wychować człowieka, to musisz wpierw wiedzieć, co to człowiek. I jak chcesz budować rodzinę, musisz wpierw wiedzieć, co to rodzina. Czyli szukamy jakiegoś bardzo wyraźnego, mocnego modelu. Jan Paweł II w liście Novo Millennio in Unte mówił, że jeśli chcemy żyć duchowością komunii, to musimy mieć wzrok utkwiony w tajemnicy Trójcy Świętej. Musimy mieć wzrok utkwiony w tajemnicy Trójcy Świętej. Bo właśnie, jak mówi, najprostsze, a jednocześnie najgłębsze objawienie o Panu Bogu, zapisane przez świętego Jana: Bóg jest miłością. To święty Augustyn mówi: jeśli Bóg jest miłością, to jest sposób konieczny Trójcą. No bo tam, gdzie jest miłość, musi być ktoś, kto kocha, a więc Bóg Ojciec. Tam, gdzie jest miłość, musi być ktoś, kto jest kochany, a więc Bóg Syn. I wreszcie tam, gdzie jest miłość, musi być ktoś, kto jest owocem tej miłości, a więc Bóg Duch Święty. Czyli w tym myśleniu o rodzinie wiemy, że najważniejszy model dla naszego życia rodzinnego jest rodzina osób Bożych. Modelem dla naszego stylu życia w rodzinie, czy we wspólnotach, czy w parafiach ma być styl życia, jakie jest pomiędzy osobami Trójcy Świętej. A więc jest to styl miłości wzajemnej. Oczywiście kolejnym, ale też to będziemy mówić, wzorem jest rodzina z Nazaretu. Józef kochający Maryję, Maryja kochająca Józefa, no i pomiędzy nimi Jezus. Ale proszę zobaczyć, jest jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz w budowaniu wspólnoty, w budowaniu rodzinności. Oczywiście pokazują tą rzecz w sposób szczególny negatywne przykłady, jakim jest na przykład ideologia komunistyczna, jakim była. Tak, komuniści tacy prawdziwi, nie jacyś tam, prawda, interesanci, ale prawdziwi komuniści, oni marzyli o równości, o braterstwie.
Z takimi samymi hasłami, między innymi właśnie obok wolności, równości i właśnie braterstwem, rozpętano rewolucję francuską. Braterstwo było dla nich bardzo ważne. Gdzie był błąd? W jednej, jak i w drugiej ideologii. Ano w tym, że chciano budować braterstwo bez ojca. A w ogóle czegoś takiego nie ma. Musi być ojciec, musi być matka i dopiero dzieci ojca, matki mogą być braćmi względem siebie, mogą być braćmi, siostrami, rodzeństwem względem siebie. Nie ma czegoś takiego jak braterstwo bez ojcostwa. Tak więc, żeby dobrze budować i żyć w rodzinie, trzeba na nowo, ciągle odnawiać relacje z Ojcem, z Bogiem Ojcem. I proszę zobaczyć, że to jest niezwykle ważne. W ogóle relacja, już patrząc na tym poziomie horyzontalnym, ja tata, ja mama, ja mój brat i tak dalej, tak? Harmonia w tych relacjach jest niezwykle ważna. Gdyby nie była bardzo ważna, to by tak mocno nie bolało, gdy tego nie ma. To by tak mocno nie bolało, nie generowałoby tylu cierpień, gdyby to było takie nieistotne. To jest bardzo ważne. I proszę zobaczyć, że właśnie w tym jakby dobrze, i tu łapiemy taką podstawę, taką bazę w budowaniu naszej wspólnotowości, w budowaniu naszej rodziny. Głębokie zakorzenienie w Bogu Ojcu. I to im większe trudności mamy, im większe cierpienia mamy, im większe doświadczenia tu mamy, negatywne, tym bardziej trzeba się zakorzenić w Boga Ojca. Było to dla mnie bardzo wzruszające, kiedy odkryłem, jak młody Karol Wojtyła, jak mu zmarła mama, miał zaledwie 9 lat, został wzięty przez swojego ojca do Kalwarii Zebrzydowskiej. Razem uklęknęli przed obrazem Matki Bożej i Karol Senior mówi do Karola Juniora: od tej chwili to będzie teraz twoja matka. I to jest właśnie może dlatego, kochani, Jezus gdzieś pozwala na... Proszę zobaczyć, jest takie zdanie w Biblii, gdzie Jezus mówi: ja przyszedłem przynieść rozłam, przyszedłem przynieść miecz. Od tej pory właśnie ojciec będzie przeciw synowi, syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, córka przeciw synowej. Może dlatego, że w tym bólu i w tej nieporadności tego, że musimy pójść przed ołtarz, stanąć przed Bożym obliczem i powiedzieć: teraz Ty będziesz moim ojcem. Stanąć przed Maryją: Ty bądź mi matką. Żeby się, że tak powiem, nie opierać za bardzo na tych horyzontalnych relacjach, na tych horyzontalnych, tylko właśnie oprzeć się na Bogu. Pamiętam taką rozmowę z dziewczyną, która przez pewien czas wychowywała się w domu dziecka i potem została zaadoptowana przez opiekunkę z tego domu dziecka. I oczywiście ta pani opiekunka już traktowała tą dziewczynę jako mama, jako córkę. Ja: córko, córko, córko. I ta dziewczyna po latach, a ta dziewczyna zawsze ciociu. I ta dziewczyna już jako dorosła kiedyś zjawiła się u mnie na rozmowę i było sporo trudności w relacjach z tą ciocią. I ja mówię: wiesz, dlaczego tak jest? Mam wrażenie, że tak jest dlatego, że adopcja nie jest jakby kompletna. Nie jest jeszcze kompletna. To ta kobieta adoptowała cię za swoje dziecko. Ale żeby była kompletna adopcja, to ty musisz adoptować ją jako swoją matkę.
zacząć mówić mamo. I zobaczysz, połowa problemów zniknie. I proszę zobaczyć, dokładnie tak samo jest z Bogiem. Każdy z nas jest adoptowanym dzieckiem Boga. Tylko Jezus jest zrodzonym Synem Bożym. A my adoptowanym. I proszę zobaczyć, że może być tak, że ta adopcja jest niekompletna. Bo Bóg każdego z nas wziął za swoje dziecko. Każdemu z nas mówi córko. Każdemu z nas mówi synu ukochany. Ale może być tak, że praktycznie ta adopcja jest niekompletna. Bo jeszcze nie wszystkimi siłami, bo jeszcze nie wszystkimi emocjami, bo jeszcze nie całą wolą mówimy do Boga: Ty jesteś moim Ojcem. Tylko Tobie ufam. Tylko w Tobie pokładam nadzieję. Jeżeli tak jest, to proszę, żebyśmy się nie dziwili, że potem właśnie nie idzie nam jakby braterstwo. Bo jest gdzieś jakieś zaburzenie w relacji z Ojcem. Nie da się zbudować braterstwa bez Ojca. Bez wspólnego tego samego Ojca. To jest strasznie ważne. Więc chcąc budować parafię jako wspólnotę rodzin, jako rodzinę rodzin, trzeba nam zaczynać ciągle od takiego pogłębionego rozumienia tego, że ja jestem dzieckiem Boga Ojca. I ta osoba, która siedzi koło mnie, też jest dzieckiem Boga. I ona, i on, i ona, i ona. Na tej bazie dopiero możemy budować efektywne, ale i też takie afektywne właśnie braterstwo. Rzeczywistość wspólnoty. Ale to jest to, za czym tęskni nasze serce. To jest to, za czym marzy nasze serce. Dlaczego? Bo zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boże. A właśnie Bóg jest rodziną osób. Za tym tęskni nasze serce. Ale też tego boi się nasze serce. Dlaczego? Bo często nieraz łatwiej z bruku układać drogę na ciężkim upale albo w kamieniołomie kamienie tłuc, aniżeli żyć w relacjach braterskich z innymi ludźmi, z tymi, którzy są blisko. Ale za tym tak bardzo pragnie nasze serce. Dlaczego? Bo to jest właśnie jakby bardzo naturalne dla nas. W tym znaczeniu, bo jest to realizacja tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Na obraz mamy żyć stylem życia, którym żyje Trójca Święta. A jest to styl miłości wzajemnej. Czego, kochani, wam i sobie z całego serca życzę. Amen.